Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! I tym jakże odkrywczym, egzystencjalnym tekstem rozpoczynamy nasze gramy wspominkowe z Resident Evil 2. Możesz mi tutaj wytknąć, że bardzo się czepiam dubbingu, ale jednak ta niska jakość dialogów i po prostu ich komizm, takie przerysowanie wręcz, no to jest taki element charakterystyczny tej trylogii i wydaje mi się, że po części tej serii, chociaż ostatnie Residenty już są całkiem w porządku, całkiem spełniają pewne standardy w tym aspekcie. Gramy dzisiaj w Resident Evil 2, kultowy sequel pierwszej części, który przez wielu uznawany jest za najlepszą odsłonę serii. Patrząc też po wynikach sprzedaży, bo Resident 2 na różnych platformach sprzedał się już do dzisiaj chyba w liczbie około 4 milionów egzemplarzy, czyli był najlepiej sprzedającą się odsłoną serii, to można powiedzieć, że jest to po części jedna z najlepszych odsłon serii. Wcielamy się w Leona Kennedy'ego, policjanta, który ma swój pierwszy dzień, albo Claire Redfield, siostrę Chrisa Redfielda z poprzedniej odsłony. A miejscem akcji jest Raccoon City, miasto w pobliżu dworku, gdzie miały miejsce wydarzenia z poprzedniej odsłony. I właśnie miasto akurat jest troszkę odcięte od świata i jest po prostu tutaj, panuje epidemia zombie. My jako Claire albo Leon musimy się z tego miasta wydostać. Produkcja samego Residenta drugiego rozpoczęła się już dość niedługo po premierze pierwszej części i Resident 2 miał się pojawić w 97 roku, ale w 97 roku dostaliśmy polepszoną wersję jedynki i finalnie gra wylądowała w 98. Warto wspomnieć o takiej ciekawostce, mianowicie w 97 roku gra była już prawie gotowa w wielu aspektach, ale Shinji Mikami, który był tutaj po jedynce producentem, stwierdził, że to mu się nie podoba, gra jest zbyt nudna i monotonna i za bardzo przypomina jedynkę. Chciał odciąć się po części od jedynki i przerosnąć ją, zarówno jeśli chodzi o gameplay i też grę urozmaicić. Oczywiście reżyserem, który był wtedy Hideki Kamiya, którego możecie kojarzyć z Bayonety, przytaknął na to i gra, tak jak wspomniałem, wylądowała w 98. To, co wtedy zostało skasowane, figuruje tutaj jako Resident Evil 1.5 i fani do dziś piszą petycje i walczą o to, żeby dostać tą zawartość. Kto wie, może kiedyś w jakiejś reedycji HD czy wielkiej kolekcji Residenta to się pojawi. W Residencie 1.5 też był Leon i też działo się to w mieście, ale tam pojawia się też postać Elzy, studentki, która właśnie została przez Claire zamieniona. Drugi Resident to też survival horror, czyli przemierzamy lokacje, zbieramy przedmioty, eksplorujemy i rozwiązujemy zagadki logiczne czy łamigłówki. Gra jednak bardziej stawia na akcję. Owszem, nadal tu możemy zginąć, jeżeli się nie postaramy, ale jednak zombiaków już w samej pierwszej scenie jest więcej i gra strukturą bardziej, wydaje mi się, przypomina film akcji niż taki horror z prawdziwego zdarzenia. Tutaj można się kłócić. Jak już wspomniałem, dla wielu jest to najlepsze co na serii, ale wydaje mi się, że odrzucenie tego klaustrofobicznego klimatu dworku z pierwszej części troszkę wyszło tej grze na gorsze. Oczywiście nie mówię, że Resident 2 nie ma w sobie klimatu. Jest to gra bardzo klimatyczna i momentami potrafiła naprawdę przerazić, ale jednak tutaj cały czas przemierzamy coraz to różniejsze lokacje, próbujemy dostać się z miasta i to uczucie uwięzienia jednak gdzieś tam się rozmywa. No, mimo że fabularnie jesteśmy uwięzieni. Podobnie jak w jedynce mieliśmy dwie historie, Leona i Claire. Tutaj pojawił się ciekawy system przejścia A i przejścia B. W zależności od naszego scenariusza A, czyli przejścia gry pierwszą postacią, drugie przejście wyglądało zupełnie inaczej, ponieważ historia Leona i Claire działy się równocześnie i w wielu miejscach przeplatały. Ale podjęte decyzje wpływały na to drugie przejście. Nie dość, że sprawiło to, że względem jedynki to takie przechodzenie gry drugi raz stało się o wiele ciekawsze, to jeszcze przedłużyło to żywotność gry, bo naprawdę chcieliśmy zobaczyć, jak ta historia może wyglądać. Tak jak wspomniałem, w zależności od naszego podejścia inaczej to wyglądało. Tutaj pierwsza płyta, na której było
tak, że tak powiem, wersja Leona na PSX-ie mogła sugerować, że to jest to pierwsze przejście gry, do którego mamy się zabrać. Jednak tak naprawdę Capcom kilka lat później dał graczom do zrozumienia, że to przejście gry jako Claire po raz pierwszy jest kanoniczne, a dopiero potem jako Leon. Potem też w drugim przejściu pojawiała się postać Mr. X, ale o tym przemilczę, bo naprawdę, jeżeli nie graliście, to musicie sami zagrać i zobaczyć, bo jest to bardzo ciekawe rozwinięcie fabularne. Jeden chyba z najbardziej charakterystycznych elementów Residenta, który potem potrafił naprawdę zjeżyć włos. Resident Evil 2 to też wzrost jakościowy i techniczny. Nadal mamy te obiekty 3D postaci ruchome, a tła są prerenderowane, ale jednak ruch postaci, ich animacja i detale na ich modelach zostały poprawione. Tutaj też warto wspomnieć o samym gameplayu. Nadal właśnie chodziliśmy i rozwiązywaliśmy te zagadki, oszczędzaliśmy amunicję, ale jako że gra stawiała bardziej na akcję, to nasz arsenał zaliczył swoisty lifting. Tutaj doszły takie broni m.in. jak kusza czy SMG, pojawiły się modyfikacje broni, takie ich ulepszenia, no a same huntery, które już w jedynce uchodziły za bardzo trudne do ubicia potwory, zostały zamienione przez likery, które były jeszcze gorsze. Podsumowując, Resident Evil 2 to godny następca poprzedniczki, gra, która niektórym ortodoksyjnym fanom się nie podoba, ale nie zmienia to faktu, że jest to jedna z najlepszych odsłon tej serii. Jest to odsłona, która jest takim godnym reprezentantem tych lat świetlności, jeszcze kiedy Residenty były dość staroszkolne i opierały się na tym survival-horrorowym schemacie. Jeżeli nie graliście, tak jak w przypadku jedynki, serdecznie polecam, bo jest to kawał dobrej gry, która, tak jak też mówiłem ostatnio, pokazuje, jak kiedyś wyglądały gry. Nawet jeżeli Resident 2 stawia bardziej na akcję, jest w nim więcej dynamizmu, to i tak jest to dobrze zbudowany horror ze świetnymi lokacjami, potworami, no i też ciekawą historią. Dlatego dziękuję bardzo za uwagę, serdecznie polecam i trzymajcie się. Na razie.